Siemano, witam serdecznie, ja jestem Skillet Per, jak pewnie wiecie. I ostatnio, czy ostatnio, no jakiś czas temu nagram odcinek, jak zmienić nick na PlayStation 4 w Fortnite'cie. I aktualnie to nie działa, gdyż Epic Games zrobiło tak, że da się przypisać już teraz tylko jedno konto do konta PlayStation. Tak, dokładnie tak jak powiedziałem. I niby to jest w ramach bezpieczeństwa, no w sumie spoko, bo nikt ci nie ukradnie konta, ale z drugiej strony ty teraz nie możesz sobie zmienić nicku. Ale tutaj wyszło z inicjatywą Sony, gdyż na PlayStation wprowadzili funkcję od wczoraj bodajże, że da się zmienić nick na PS4 bezpośrednio po prostu na konsoli. Oczywiście pierwsza darmowa zmiana, później już trzeba troszeczkę, wiecie, troszeczkę trzeba zapłacić, więc tak o, odpalacie konsolę i tutaj macie to konto, na którym chcecie zmienić hasło nick. Oczywiście bierzecie tutaj i ustawienia, wchodzicie sobie w ustawienia, zarządzanie kontami, informacje o koncie, tutaj troszeczkę się ładuje. I bo akurat jest taka sytuacja, że ja chcę zmienić nick, więc po prostu akurat przy okazji myślałem, że nagram, wam pokażę, bo to już teraz działa, bo tam musiałem ludzi informować, że jednak to już nie działa i tak dalej. Więc jednak jest taka możliwość, wchodzimy w profil i tutaj jeszcze raz pokażę, tutaj wchodzimy w profil, jak już weszliśmy. Później identyfikator internetowy. Oczywiście akceptujemy, wszystko przeczytaliśmy już dawno temu. Tutaj kontynuujemy, też było czytane. I wpisuję hasło, więc tutaj zmienię na chwilkę scenę. Zmienimy scenę na chwilkę, jak będę wpisywał hasło. Bo musimy wpisać hasło oczywiście, żeby to nie było, że ktoś nam zmienił, tak? Ja wpisuję, tutaj macie przy okazji, jak już mam chwilę, to tutaj macie kod twórcy Fortnite'a. Zapraszam na streamy też na Twitcha, bo można. Jak najbardziej. Też, no, pozdrawiam. Na Twitcha, jak ktoś to dam link w opisie, jakby ktoś chciał. I tutaj jeszcze raz nagrywki i patrzcie, wpisam hasło i tutaj mogę sobie zmienić nick, co nie? Miałem Lordus Specianus. A teraz będę chciał ustawić inne, więc zrobimy tak, o. Ja myślę, żeby sobie ustawić, nie wiem, spróbujemy taki, czy będzie dostępny, zobaczymy. Skillet. Oho. Skillet P. Myślnik. Ty, maybe. Czy będzie taki występny? O, widzicie, nowy identyfikator internetowy. Pierwsza zmiana jest bezpłatna, później 35 zł. No to trochę to kosztuje jednak, co nie? Dobra, ja będę sobie zmieniał na taki nick, gdyż taki mnie interesuje, no bo długa sprawa generalnie, czemu zmieniam nick i dlaczego na takim koncie i tak dalej, ale chciałem i w sumie wypadało. Więc przy okazji nagram wam filmik, myślę, że wam się podobało. Dzięki wielkie, łapeczka w górę, jeśli pomogłem, gdzie to jest, to jak ktoś chciał zmienić i że w ogóle wprowadzić taką informację, bo może wielu z was nawet nie wiedziało. Także dzięki wielkie. A wezmę potwierdź, jeszcze zobaczymy jak to będzie dalej, co to będzie. Zobaczycie, o wtedy widzicie, zmieniłem sobie nick. Już macie teraz tak, widzicie? I w nawiasie? I będę teraz miał Lordus Tycianus, czy mi się wydaje? A nie, mogę zobaczyć tak, o. Sobie zostawić tak albo tak, w zależności, żeby ludzie, o, to jest też spoko w sumie, żeby ludzie też wiedzieli, że ty zmieniłeś nick i wtedy w nawiasie jest ten twój starnik dla twoich znajomych, żeby wiedzieli, że to ty, a nie ktoś inny po prostu. W sumie spoko opcja, ale weźmiemy sobie to, bo mnie to nie interesuje ten nick, bo ten, który miałem wcześniej, więc po prostu wezmę sobie to, znaczę potwierdź i to chyba tyle. A i wypisałem, nie będę musiał się po prostu od nowa wpisać i powinno wszystko śmigać, także zajebiście nick zmieniony. Może spróbuję w ogóle się wpisać. Albo to już po prostu dla siebie zostawię. Także dzięki wielkie czat. Mam nadzieję, że wam się podobało to wszystko, co tutaj zrobiłem i będziecie... A, to w ogóle widać. Na tym. Dobra, nieważne. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostawicie łapkę w górę, że pomogłem. Jeśli chcecie zmieniać sobie niki, to zmieniajcie jak najbardziej. Pamiętajcie, zastanówcie się za pierwszym razem, gdyż pierwsze jest darmowe, później trzeba 35 zł zapłacić za zmianę niku. Więc warto tę pierwszą zmianę przemyśleć sobie, żeby nie walnąć znowu jakiegoś niku, nie wiadomo jakiego, żeby później znowu chcieć zmieniać. Także mam nadzieję, że pomogłem, trzymajcie się i czyś, miłego dnia wszystkim, życzę szczałeczka, ilu. Pozdro, miłego.